Fotowoltaika z Teurona. Z gwarancją jakości i może być ubezpieczona. Trójka zawodników, czy ktoś sobie poradzi z Emilem Sajfudinowem? Czerwony kask to on, Mikkel Mikkelsen żółty, Kacper Woryna, kask biały, jedziemy w 13 wyścigu. Kto najlepszy? Mikkel Mikkelsen na dojeździe nawet jest przed Sajfudinowem i w to wszystko jeszcze chce się wmieszać Woryna. Emil w opałach, jak to wszystko wyjdzie z tego drugiego łuku? 5-1 dla Włókniarza, Częstochowa próbuje walczyć z Sajfudinowem i jak na razie robi to w sposób spektakularny. Czyżby Włókniarze wrócili do gry? Na to się zanosi. Emil po tych trzech trójkach grał melodię przewspaniałą. Teraz na trzecim miejscu, ale jeszcze dwa okrążenia. Sajfudinow ma na rozkładzie Worynę. Woryna teraz w defensywie, ale broni się przed atakami Sajfudinowa na prowadzeniu. Mikkelsen, ależ historia, jeżeli to Włókniarz wygra, to przed wyścigami nominowanymi będziemy mieli remis. I wszystko zacznie się od początku. Historia nieprawdopodobna. Ostatni wiraż, ostatni łuk. A więc częstochowianie wracają do gry. Emil Sajfudinow też jest człowiekiem, bo też przegrywa. A Częstochowa? No, zaskoczyli mnie.